Cześć, witajcie na kanale Papierowe Agrafki, z tej strony Marta. Dziś wykonamy dziecięcą kartkę w pudełku oraz kwiatuszki, które znajdą się tutaj w naszym projekcie. Pracować będziemy z kolekcją Hello Little Girl od Craft O'Clock, bazami Goldbox. Wykorzystamy sobie również wykrojniki kwiatów od Fiori, a także stempelki środków od Agaterii. Tutaj mam już wycięte płatki z bawełny. Przydadzą się nam również tusze, drucik, troszkę folii aluminiowej, styropianowe kuleczki, elementy wycięte z kolekcji, sznureczek, wstążka i troszkę tiulu. Tutaj również nagrzewnica do wykonania kwiatów, ale bez niej również sobie poradzicie. Zaczniemy naszą pracę od przygotowania kwiatów. Tutaj jeszcze wzięłam sobie dwa tusze. Jeśli chodzi o nasze płatki, to korzystamy tutaj z wykrojników Camila, Viola oraz Fiorinki 2. I tutaj zaczniemy od pokolorowania płatków wyciętych wykrojnikiem Camila. Ten wykrojnik ma dwie wielkości płatków. Ja tutaj wybrałam ten większy rozmiar i tuszuję sobie tutaj środeczki z dwóch stron kolorem czerwonym, rozcierając go na zewnątrz. Jeśli chodzi tutaj o tuszowanie, zawsze tuszujemy dwie strony, stempelki odbijam tylko na jednej, natomiast tuszuję obie strony płatków, jeśli one nam się wygną gdzieś tam do góry, żeby nie było z drugiej strony po prostu, tak wiecie, blado, nie? Żeby to wyglądało naturalnie. Lepiej jest, jak one są pokolorowane z drugiej strony. Teraz przechodzę do płatków wyciętych wykrojnikiem Fiorinki 2. Tam mamy trzy rodzaje wykrojników i tutaj z tego jednego pięciopłatkowego wybrałam również ten większy rozmiar. I tuszuję sobie takim jasno-zielonym, również tylko środeczki delikatnie. Teraz przechodzimy do już ostatnich płatków z wykrojnika Viola. Tutaj są trzy rozmiary, ja mam ten najmniejszy i tuszuję sobie tutaj również po środku każdy płatek różowym kolorem. Ja tutaj akurat mam tusz archiwal z takim połyskiem, natomiast po wygrzaniu nagrzewnicą ten połysk już nie będzie taki widoczny, ale ten kolor fajnie wygląda. No i jak już mamy pokolorowane, odbijemy sobie teraz środeczki. Ja tutaj korzystam z dwóch wzorów, pięciopłatkowego takiego z pręcikami oraz uniwersalnego z kropeczkami. Są to oczywiście stempelki Agaterii. I na tej fiorince odbijam sobie ten pięciopłatkowy w najmniejszym rozmiarze, bo tutaj jak widzicie mamy trzy rozmiary w każdym zestawie. A na Violi będę odbijać już ten uniwersalny, taki kropeczkowy, również w tym rozmiarze najmniejszym. Natomiast jeśli chodzi o tutaj płatki wycięte Camilą, no to je zostawiam już bez stempelków, bo tam będziemy robić takie pączki i one zostaną już tylko po prostu potuszowane. No i teraz możemy przejść już do formowania naszych kwiatów. Mam tutaj kuleczkę w takim jednym z najmniejszych rozmiarów, dlatego że te kwiatuszki tutaj są małe, więc też żeby fajnie się uformowały, ta kulka nie może być zbyt duża, więc tutaj jej rozmiar musicie sobie dopasować do wielkości płatków, jakich używacie. Jeśli chodzi tu o wykrojnik Viola, płateczki odwracam sobie lewą stroną, czyli tą bez stempelka, do góry i od środka każdy płatek przejeżdżam raz od środka do zewnątrz i też nie zawsze na środku, ale jeden po środku, jeden bardziej z prawego brzegu czy z lewego, tak żeby po prostu one się w miarę naturalnie powyginały i później, jak widzicie, środeczek dociskam już na prawej stronie płatków, żeby one się uniosły lekko do góry. I podobnie tutaj działam z płatkami z wykrojnika Fiorinki, z tym, że tutaj każdy płateczek po środku sobie tak delikatnie jakby zataczam kółeczka na tych płatkach, żeby środek tych płatków się dźwignął nam do góry.
i następnie również odwracam na tą już właściwą stronę do góry i dociskam do środeczka. Jeśli chodzi tutaj o wykrojnik Kamila, no to tutaj już nie ma większej filozofii, te płatki są dość wąskie, więc tutaj też za wiele nie zadziałamy. Każdy płateczek przejeżdżam sobie nagrzewnicą od środka do zewnątrz, one wtedy tak delikatnie nam się jakby złożą i uniosą lekko do góry. I tak samo postępuję tutaj z każdym płatkiem, z każdą częścią tego kwiatka z wykrojnika Kamila. Tutaj jeśli chodzi o tą czynność, dacie radę również zrobić to zwykłą tą kulką do wygniatania kwiatów, nie potrzeba nagrzewnicy. Z nagrzewnicą jest może troszkę łatwiej i szybciej, natomiast spokojnie, jeśli nie macie nagrzewnicy, też dacie radę takie kwiatuchy wykonać. Kwiatki mam już tutaj, powiedzmy, płatki uformowane, przechodzimy już do składania naszych kwiatuszków, tutaj już grzeje mi się klej na gorąco. Zanim przejdę tutaj już do sklejania ich, robię sobie dziurki w tych fiorinkach i wiolach na środku każdego płateczka. Dziurki trzeba wykonać wcześniej, bo jak już tam posklejamy, no to będzie ciężko, a też nie przyciągniemy płatków, jeśli nie zrobimy sobie dziureczki. Tutaj do każdej wioli wkładam tylko pojedynczy pręcik przecięty na pół, czyli tą jedną taką kuleczkę. Delikatnie podklejam go klejem na gorąco. Maksymalnie do samego dołu dociągam i lekko przyciskam sobie tutaj przy tym pręciku od spodu te płatki, żeby one mi się jak najbardziej uniosły do góry. I te kwiatuszki zostają jednowarstwowe. To takie maleństwa, które nam też fajnie uzupełniają kompozycję. Jeśli mamy jakąś większą, gdzieś nam się zrobią jakieś luki, to te kwiatuszki fajnie nam je zamaskują. Przechodzimy teraz do fiorinek i tutaj wykorzystamy sobie zarówno pręciki, jak i styropianowe kuleczki. Do każdej fiorinki będę wkładać trzy pręciki zgięte na pół i jak widzicie przeciągam sobie i rozkładam te pręciki tak na boki. W ten sposób, żeby w środeczek weszła mi właśnie ta styropianowa kuleczka. Tutaj staram się, żeby ta kuleczka, wybrać tak te kuleczki, żeby one nie były zbyt duże. No ponieważ te kwiatki też nie są duże, więc żeby to proporcjonalnie w miarę naturalnie wyglądało. I tutaj te kwiatuszki również zostawiam jednowarstwowe. Ja tutaj starałam się odzwierciedlić troszeczkę te kwiaty, które znajdują się w kolekcji. No i tam też są takie właśnie płaskie, jednowarstwowe kwiatuszki, małe, więc też mam takie większe środeczki. No więc tutaj pomyślałam, że ta kuleczka fajnie będzie pasować. Także dlatego też te kwiatki są takie dosyć proste w wykonaniu i myślę, że każdy sobie spokojnie z nimi poradzi. Równie dobrze możecie je wykonać z foami ranu, bo tutaj nie będziecie musieli za dużo formować. To są takie kwiatki, które wystarczy po prostu nagrzać i ewentualnie troszeczkę docisnąć kuleczką, żeby one nam się mocniej wygięły. Ale nie trzeba tutaj już z nimi się zbytnio bawić. I tutaj ostatnia, nie przedostatnia fiorinka. Bardzo fajne są te kwiatki z tych wykrojników, bo one nie są zbyt duże, więc takie fajne też do uzupełnienia gdzieś kompozycji, jeśli macie większe kwiaty. Tak jak już wcześniej mówiłam, jakieś luki w pracach możecie sobie tymi kwiatami wypełnić, będzie to fajnie, przestrzennie wyglądać. Ja tutaj troszeczkę wychodzę spoza kadru, bo tak ciężko mi było, żeby to równo uformować, żebym dobrze widziała, czy dobrze to wklejam. No ale myślę, że spokojnie tutaj w miarę widać, co się dzieje na obrazie. Przechodzimy teraz do płatków Kamili i tutaj przyda nam się kawałek folii aluminiowej oraz drucika. Wydzieram sobie z folii dwa takie nie za duże kawałki. Będę z nich formować kuleczki, na których później ułożę właśnie te pączki i do każdego tego kawałka foliki przed zagnieceniem wklejam drucik zagięty, jak widzicie, na końcu lekko na okrągło, tak żeby ten drucik nam się nie wyślizgnął w trakcie, wiecie, dociskania płatków.
No i teraz taką kuleczkę wkładam sobie w środek jednego płatka i następnie wszystkie płatki zaginam tak, żeby otoczyły dookoła, zasłoniły tą folikę. Nie przyklejam tutaj po kolei tych płatków jeden za drugim, tylko co któryś, tak co trzy, co cztery i następnie potem znowu kolejne na wierzch, tak żeby fajnie tam te wszystkie luki wypełnić, żeby ten pączek był taki pełny i zbity. Nie daję za dużo kleju, bardziej przy dole płatków, żeby one po prostu się przykleiły. Następnie przy tym druciku, przy dole daję klej i nakładam kolejną warstwę płatka. Tutaj każdy z tych kwiatów będzie się składał z czterech elementów. No i kolejne zaciskam, tak wiecie, bardziej od dołu, tylko dociskam, żeby te warstwy mi się tu skleiły, ale żeby te płatki były już takie bardziej rozłożone, więc nie dociskam ich jakoś mocno i staram się te płatki ułożyć tak, żeby były naprzemiennie. Jak nam klej wyschnie, to też jeszcze będziemy mogli tutaj te płatki uformować w miarę, ewentualnie coś tam poprawić. I podobnie postępuję z kolejnym tutaj kwiatuszkiem. O, widzicie tutaj co trzeci mniej więcej płatek zakładam i potem kolejna, tak żeby powstała nam taka kuleczka z tych płateczków. Te ostatnie, które tutaj zostaną w tej pierwszej warstwie, możemy je luźniej dokleić, wtedy fajnie będzie wyglądać, że ten pączek się tak jakby już rozbija, nie? Że on nie będzie taki zamknięty jeszcze pełny, ale będzie taki no jakby już właśnie miał kwitnąć, rozbijać się. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o wielkość tych kuleczek z folii, no to kwestia zależy, jaki duży płatek robicie, musicie to troszkę wyczuć. No ciężko mi tak powiedzieć wymiarami, tak ile na ile centymetrów, bo ja też zawsze tą folię tak na oko sobie urywam. Zawsze jeśli ta kuleczka jest zbyt duża, no to odcinam kawałek i formuję ją jeszcze raz. Kwiatuchy mamy gotowe, tak się prezentują i teraz już możemy przejść do tej właściwej części tutorialu, czyli do naszej kartki i pudełeczka. Ja tutaj korzystam z baz Goldbox w formacie 13,5×13,5 oraz pasującego pudełeczka pełnego, bo tym razem też będziemy ozdabiać pudełeczko. Papiery mam już wcześniej docięte. Tutaj jak widzicie mam jeszcze wyciętą serwetkę, z której wycięłam kółeczkiem, wykrojnikiem środek i taką obręcz, ale to tutaj o tym opowiem Wam za chwilkę. Pierwszą warstwę, taką jasną, kremową, beżową, przyklejam oczywiście na płasko. Ona ma wymiar 13,2×13,2 cm. Kolejna warstwa różowa, mimo że bazę mam białą, to tutaj stwierdziłam, że ta biała warstwa jakoś nie bardzo mi pasowała, więc dodałam róż. On fajnie tutaj komponuje się z tymi odcieniami różu z kolekcji. Jest to papier Goldbox, z niego również są wykonane bazy, możecie go znaleźć w sklepie Craft Corner. Tą warstwę mam przyciętą na wymiar 12,5×12,5 cm. Ją będę, jak widzicie, przyklejać na dystansie i będę kleić tak lekko asymetrycznie, co za chwilkę zobaczycie. Jak widzicie, tutaj przechylam delikatnie tą warstwę w lewą stronę, czyli te rogi mam uniesione tak do góry, powiedzmy tak, no dookoła, do, jakby to powiedzieć, no jest ta warstwa taka pochyła. Kolejną warstwę dociętą na wymiar 12,2×12,2 cm, również podklejam na dystansie, to już jest papier skrapowy, ten ostatni właściwy, który będzie najbardziej widoczny w naszym projekcie. I tutaj zauważcie, że te dystanse podklejam nieco bliżej środka, czyli zostawiam ten brzeg taki wolny
większy, szerszy, dlatego że tutaj znowu będę tą warstwę podklejać na prosto i żeby nic mi tam nie wychodziło poza warstwami, no to tutaj ten brzeg zostawiam lekko wolny, niepodklejony. Tutaj próbowałam jeszcze czy przykleić to również przechylone w przeciwną stronę niż poprzednia warstwa, natomiast nie do końca mi to pasowało, ponieważ mamy tu wzór desek i ładnie one się prezentują właśnie jak są na prosto przyklejone w pionie lub w poziomie, ale te brzegi różowego papieru delikatnie, fajnie tutaj asymetrycznie spod spodu wystają. Przechodzimy na chwilkę do naszego pudełeczka, też tutaj okleję sobie bazę. Ja mam bazę już poskładaną, ponieważ ja je w ten sposób przechowuję, dlatego też tutaj oklejam już gotową bazę złożoną. Najpierw podklejam sobie wstążeczkę taśmą, żeby mi tam nie uciekała, no i na to będę przyklejać papier. Tu wybrałam papier z tego samego arkusza, tylko z większego bloczka, z motywem misia i tutaj ten fragment mam przycięty na wymiar 14,5 na 14,5 cm. I na razie przykładam sobie tutaj pudełeczko na bok i wracam do mojej kartki. Mam tu przygotowane jeszcze dwa takie paski, w sumie cztery, bo różowy i skrapowy z kolekcji. Tak naprawdę wykorzystałam tutaj ścinki kolekcji, które mi zostały z innego projektu. One tutaj fajnie kolorystycznie mi pasują do tych warstw, które są niżej, a pomyślałam, że fajnie też troszkę będzie tutaj bogaciej to wyglądać, jeśli jeszcze jakaś tam delikatna warstwa się znajdzie. Także tutaj, jeśli chodzi o szerokość tych pasków, no to tak naprawdę korzystam z tego, co mi zostało. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, no to ten węższy, dłuższy pasek jest na wysokość ma 13,2 na 13,2, czyli tak samo jak ta pierwsza warstwa, więc on będzie nam lekko wychodzić, tak, poza te wierzchnie warstwy. To też będzie wyglądać bardziej przestrzennie. I te paseczki przyklejam sobie na dystansie. Najpierw ten mniejszy, na to ten dłuższy. Bardziej tak z prawej strony mojej kartki, tam będzie się głównie opierała kompozycja. No a też tutaj będę chciała po lewej umieścić tą serwetkę. Z serwetki, tak jak mówiłam wcześniej, wycięłam sobie środek. No i żeby zamaskować to cięcie, wycięłam również dwoma okrągłymi wykrojnikami sobie taką obręcz, która zamaskuje mi to miejsce wycięcia serwetki, ale też będzie dodatkową ozdobą. I tutaj odcinam sobie część, która mi nie pasuje, żeby już nie kombinować z warstwami. Tego i tak nie będzie tutaj widać, że jest przycięte. A chciałam, żeby te kółeczko było tak właśnie, ta serwetka schowana za tymi pionowymi paskami. No i teraz bazę mam już gotową, więc przechodzę do budowania kompozycji. Wybrałam sobie już tutaj część tylko elementów z kolekcji, żeby tutaj praca szła szybciej. Oczywiście nie wykorzystam wszystkich, ale mniej więcej już tutaj miałam jakąś koncepcję, więc nie wyciągałam wszystkiego, żeby tutaj ta czynność wyszukiwania tych elementów nie trwała zbyt długo. Odkładam już sobie to, co też chcę użyć na pudełku. I tutaj powoli będę już też kolejne elementy przyklejać. Tutaj, jak widzicie, spod tej serwetki wystaje mi tam balon. Chciałam go troszkę zamaskować i myślałam o przykleju dwóch, ale ostatecznie zostanie jeden, bo dwa to już było mi troszkę tutaj za dużo. Głównym elementem takim na mojej kartce będzie ten wycięty z kolekcji konik. Pierwotnie myślałam, żeby był miś podobnie jak na pudełku, ale ostatecznie stwierdziłam, że to jest kartka dla dziecka, więc jeśli będą dwie całkiem identyczne kompozycje, no to dla dziecka będzie to troszkę nudne. Zwykle tak robiłam, że właśnie to, co na kartce było również przeniesione na pudełko, ale ostatnio stwierdziłam, żeby bardziej urozmaicić, będę troszkę różnicować właśnie te kompozycje, dlatego tutaj postanowiłam użyć tego konika.
Znajdzie się tu również konik na biegunach, on będzie tak jakby lekko schowany za tym pluszowym konikiem. No i tutaj, jako że to kartka urodzinowa, to też prezenciki, które znajdują się w kolekcji. Myślałam tutaj o umieszczeniu dwóch, ale ostatecznie został jeden. No i tu będę już powoli przechodzić też do doklejania moich kwiatów. Drucik z tej kamilii zostawiam, nie odcinam go tym razem, zawinęłam go sobie w taką spiralkę. I ponieważ te kwiaty są takie bardziej w formie, powiedziałabym, pączka, więc gdybym przykleiła go na płasko tutaj, on schowałby mi się zbyt nisko w porównaniu z tymi elementami, które doklejam na dystansach. Dlatego tutaj też umieściłam sobie potrójny dystans, żeby ten kwiatek dźwignąć troszkę do góry. A za chwilkę zamaskujemy go sobie tiulem, więc nie będzie tutaj nic widać. Tutaj jeszcze między tymi dwoma konikami umieszczam piramidkę, dlatego żeby troszkę tutaj po pierwsze wypełnić tą przestrzeń, a po drugie troszkę wyrównać poziomy między tymi elementami. No i tutaj właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, kwestia tych balonów 1-2-1-2. Ostatecznie został jeden. Tutaj ta kompozycja i tak będzie dość bogata, dość dużo tu się będzie działo, więc żeby nie przesadzić, to już został tylko jeden balonik. Dokładam tu również jeszcze na dole kwiaty wycięte z kolekcji, żeby uzupełnić właśnie tą kompozycję tych moich kwiatów materiałowych. Fajnie jest mieszać właśnie elementy takie roślinne, wycięte z papieru, z tymi materiałowymi czy foami ranowymi. Zależy, z jakimi kwiatami pracujecie, bo one fajnie się uzupełniają i ta praca później wygląda bardziej bogato, bardziej przestrzennie. Tutaj w kolekcji mamy też taki element jak klocek z cyferką 1. Ponieważ tu będzie kartka na roczek, no to fajnie tutaj będzie pasował, wkomponowałam go sobie tu między te kwiaty. On nie będzie tak bardzo rzucać się w oczy, ale będzie takim fajnym elementem uzupełniającym całość. No i nawiązującym również do tego, że są to pierwsze urodzinki. No i tutaj ta część mojej kompozycji jest już praktycznie gotowa. Muszę ją teraz lekko przeciągnąć w lewą stronę, żeby nie było tak pusto. Tutaj jeszcze będzie później umieszczona personalizacja, no ale mimo wszystko, jak widzicie, w tym momencie ta kompozycja jest z tej lewej strony taka urwana, więc muszę coś tam jeszcze dodać. Lekko będę starała się przeciągnąć troszkę w tą lewą stronę, ale też tych elementów nie daję tam zbyt dużo, żeby właśnie móc umieścić później tą personalizację. Teoretycznie mogłam nie przyklejać tego balona do góry i dać tam napis, ale ostatecznie stwierdziłam, że napis umieszczę sobie mniej więcej na tym poziomie, gdzie ten konik na biegunach wyłania się znad kwiatów, więc tam sobie dokleję napis, dlatego tutaj, przyklejając jeszcze kolejne kwiaty, już tak je układam, żeby tam było miejsce jeszcze właśnie na dodanie tego napisu. No i tutaj jeszcze tylko dokładam listeczki, bo właściwie już jeśli chodzi o te największe elementy kompozycji, to jest tutaj już myślę na tyle ich, że nie będę tego już bardziej rozbudowywać. Tak jak mówię, tylko jeszcze jakieś pojedyncze listki, które gdzieś tam zakamuflują jakieś dziury. No i teraz jeszcze musimy zamaskować ten nasz dystans pod kwiatem. I tutaj użyjemy sobie tiulu. Odcinam kawałek, lekko go rozciągam, przekładam na pół i tutaj będę podklejać od spodu pod tą kamilą. I od góry też sobie dam, mimo że od góry tego dystansu tak nie widać, bo tam są te elementy wycięte z kolekcji. Natomiast no, żeby tak w jednym miejscu tiul, to będzie trochę nie do końca mi pasowało, więc chciałam, żeby tego tiulu było troszkę więcej.
więc tutaj podklejam go również od góry pod tym kwiatem i dodam jeszcze kawałek sznureczka. Ja tutaj używam sznurka papierowego, tym razem w kolorze różowym. Zakupiłam go jakiś czas temu w sklepie Teddy. Kosztował on kilka złotych, a całkiem fajnie się z nim pracuje i w takich dziecięcych szczególnie pracach fajnie wygląda. Ten sznurek jest oczywiście dostępny w większej ilości kolorów. Ja mam różowy, biały, błękitny, fioletowy i zielony i chyba żółty, jeśli dobrze pamiętam. I to są chyba wszystkie kolory, które są dostępne. Kartka jest gotowa, odkładam ją na bok i przechodzimy do pudełka. Tutaj będę starała się częściowo odzwierciedlić tą grafikę, która jest na papierze w tle, ale będę chciała troszkę sprawić, żeby była ona bardziej przestrzenna i żeby nabrała głębi. Dlatego misia zostawiam tak jak jest, po prostu w tle. Natomiast będę się tu bawić tymi elementami, które są przed tym misiakiem. Jak widzicie, przykleiłam już zamek. On jest troszkę mniejszy niż ten w tle na papierze. Dlatego dokleiłam go maksymalnie do góry, tak żeby tutaj wyrównać te wieżyczki. A od spodu troszkę zakamuflowałam sobie to kwiatami. Dlatego też będzie to wyglądać trochę tak, jakby ten zamek był w kwiatach. Za chwilę to zobaczycie. Podobnie tutaj postąpiłam z tą piramidką. Tutaj już przygotowuję sobie miejsce na mój kwiat z wykrojnika Kamili. Podobnie jak na kartce zrobiłam sobie dystans i tu od razu już podkleiłam sobie tiul, żeby później było łatwiej. No i montuję kolejne kwiaty. Tutaj ta kompozycja będzie troszkę inaczej ułożona niż ta na kartce, ze względu na to, że no, używam innych elementów papierowych, więc też ciężko będzie je ustawić dokładnie tak samo jak na kartce. No ale też dzięki temu, że te kompozycje będą się troszkę różnić, cały projekt będzie ciekawszy, no i przede wszystkim dla dziecka będzie bardziej to ciekawe, interesujące. Tu dokleiłam sobie jeszcze żyrawkę, również na dystansie, tak żeby też nie zasłaniała mi tutaj buzi tego misia, więc tak maksymalnie staram się pod te kwiaty tam wcisnąć. No i tutaj przymierzam kolejne elementy. Tutaj już nie będzie za dużo tych elementów takich zabawkowych, więcej będzie kwiatów. Tutaj jeszcze wracając do tego, że te kompozycje będą się różnić, no też nie musicie się tego bać, one mogą być różne, pod warunkiem, że używamy identycznych kwiatów, elementów, one będą mimo wszystko spójne, także to będzie tutaj wszystko do siebie i tak pasować. Tutaj jeszcze staram się tymi elementami wyciętymi z kolekcji, kwiatami, troszkę zamaskować ten brzeg, jakby widzicie, tego zamku, żeby on wyglądał tak, jakby był troszkę za tymi kwiatami schowany. Więc doklejam sobie jeszcze jakieś kwiatki, listki. No i tutaj z prawej strony za chwilkę jeszcze będziemy tą dziurę troszkę wypełniać. Tu najpierw przyklejam sobie jeszcze girlandę, ponieważ na pudełku nie będę już dodawać żadnej personalizacji. Kompozycja jest umieszczona bardziej na dole, do góry zrobiła mi się dziura, więc żeby już nie przeładować tej kompozycji, ale żeby coś do góry się też zadziało, no to doklejam sobie tą girlandę. Ją umieszczam również na pojedynczym dystansie. I teraz przechodzę tutaj jeszcze właśnie do wypełnienia troszkę tej prawej strony pudełeczka. Tu wybrałam jeszcze taką piłeczkę. Fajny taki mały, prosty element właściwie, a fajnie tu będzie wyglądać. No i też to, że tutaj jeszcze przed tą piramidką znajdą się jeszcze jakieś drobniejsze zabawki i kwiatki, sprawi, że ta cała tutaj kompozycja, to już widać tutaj na tym pudełku, jest taka bardziej przestrzenna, ona nabrała więcej głębi, tak? Tutaj takie właśnie ten efekt też wspomagają te kwiaty materiałowe, czy tam flamiranowe, one są bardziej przestrzenne, więc też dają bardzo fajny efekt. Ja uwielbiam takie właśnie kwiaty,
I bardzo często z nich korzystam. Tutaj jeszcze tylko ten tiul nad kwiatem, tak jak na kartce. I mój projekt jest gotowy. Tak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Będzie mi miło, jeśli zostawicie pod tym filmem lajka bądź komentarz. I już dziś zapraszam Was na kolejny tutorial.